dwójeczka, trójeczka, czwóreczka i piąteczka. Ok, udało się, wyrzuciło kontrolę trakcji, nam ABS-y i wszystkie inne rzeczy niepotrzebne. Mamy jeszcze zimną wodę, czyli ten niebieska ikonka tam, także dogrzeje wóz. No i za chwilę się widzimy, jak będziemy mierzyć auto. Dobra, przestało piszczeć. No, teraz już możemy jechać normalnie na hamowni. Że pomiary będą na czwartym biegu, bo piąty jest tutaj zdecydowanie za długi. Rocznik auta 2018, jak można było zauważyć, wejdziemy sobie w silnik. Kody błędów. Jest błąd od sondy Lambda. Skasujemy sobie ten błąd. Błąd się nie kasuje, także może być problem z sondą Lambda tutaj. Chociaż kontrolka czek nie świeci, a błąd od sondy jest. Zobaczę jeszcze, spróbuję go skasować normalnie, jak zgasimy jeszcze silnik. Próba na zgaszonym silniku. O, teraz chyba przeszła. Przeszło kasowanie. Także taka nauczka na przyszłość. Nie wszystkie błędy można w każdym sterowniku i samochodzie skasować, szczególnie w sterowniku silnika na odpalonym samochodzie. Zgasiłem auto, można było skasować błąd. Zobaczymy, czy po odpaleniu wróci ten błąd. Później sobie jeszcze na koniec strojenia oczywiście sprawdzę, czy jest czysto. Na tą chwilę jest czysto, także spoko. Mógł być chwilowy po prostu jakiś problem z sondą albo problem z komunikacją sonda sterownik i wyrzuciło błąd. W tej chwili ta komunikacja występuje, dlatego błąd nie wraca. Zalogujemy sobie pewne rzeczy teraz. Tutaj auto jest już z AdBlue, oczywiście z DPF-em, EGR-em, ma całą pakiet ekologii. Aktualnie dostępny jest, zamontowany w tym aucie. Engine. Boost pressure. Fuel temperature. Mało tutaj tych parametrów. A few moments later. Dobra, już nie piszczymy, spokojnie. Nie piszczymy. Tak jest, cichutko. Dwójeczka, trójeczka, czwóreczka i piąteczka. 3000 RPM. Mamy ustawione przełożenie w tym momencie. Zobaczymy, czy nam się pokrywa. Jest 2,5, hamownia pokazuje. Mamy 2,5 na liczniku, fajnie. Logi tam się logują, się zapisują. Jedziemy pomiar 1250 obrotów. Cyk, cyk, spacja. Jedziemy pomiar.
jeszcze nam dohamuje i zobaczymy za chwileczkę, co tam wyszło. Ja widzę, że wyszło 110 koni na kole. Powinno tutaj być 145 koni na silniku. To za chwilę zobaczymy, jak się właśnie dohamuje auto. Hamownia policzy straty mocy. No i zobaczymy, ile faktycznie tutaj mamy tej mocy na silniku. Mordeczki, więc tak, mamy już takie Vivaro, bo jeszcze go wam nie pokazałem, a autko w sumie fajne. Jest to Opel Vivaro B, czyli druga generacja Opelów Vivaro. Jest to jeszcze ta generacja realizowana w kooperacji właśnie Opel, Renault i bodajże Nissan, o ile się nie mylę. Ponieważ są to jeszcze czasy, gdy Opel należał do General Motors. Vivaro C już jest produkowane, czy też robione w czasach, gdy właśnie Opel sprzedał, czy też General Motors sprzedał Opla do grupy PSA. Tutaj mamy jeszcze wytwór, można powiedzieć, General Motors. I silnik, jaki tu mamy zamontowany, to jest 1.6 CDTi. Jest to silnik biturbo. Mamy tutaj dość fajne możliwości, jeśli chodzi o doładowanie o turbosprężarki, ponieważ jest to, tak jak już powiedziałem, biturbo. Czyli mamy małe i duże turbo i na górze tutaj w serii, jak dobrze pamiętam, mamy prawie już 2 bary boostu bez ciśnienia atmosferycznego, także fajne wartości. Po mapie oczywiście ciut więcej ustawimy i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Jeśli chodzi o to, ile wyszło w serii, to mamy 138 koni i 340 Nm. Moment idealnie taki, jak ma być. Natomiast mocowo brakuje nam 7 koni, co też nie jest jakimś dużym ubytkiem. Błędów w sterowniku w zasadzie brak, poza tym jednym błędem, który wam pokazywałem od sondy Lambda, ale na razie się skasował, nie wraca. Możemy zakładać, że to był jakiś błąd tymczasowy i że już więcej nie wystąpi. Sprawdzimy jeszcze po strojeniu, czy błąd od sondy wraca. Mocowo, jeśli chodzi o serię, wygląda to tak. Ja sobie teraz czytuję softa, lecę do biura przeklikać. Wgrywamy, mierzymy, stroimy, no i zobaczymy finalnie, ile tu wyjdzie. Myślę, że wyjdzie fajny wynik, czyli jakieś 380 do 390 Nm, a może nawet pod 400, 170 do 180 koni też tutaj powinno się pojawić. Ładeczki, więc tak, program jest już zapisany, któraś tam wersja, bo miałem tu małe problemy z torque monitoringiem, ale już jest, myślę, temat ogarnięty. Czyli mamy logi zapięte, mamy auto na rolce, silnik jest już dogrzany, bo w sumie mierzę go z któryś raz. Mam nadzieję, że teraz będzie ten udany raz. I tu specjalnie loguję boosta, chcę wam pokazać, jakiego rzędu mamy tutaj doładowanie w tym małym silniczku diesla 1.6. Co się tu dzieje pod maską, także robimy sobie z 1200 RPM spacja, bierzemy pomiar i zobaczcie, jaki jest boost. Mamy boost 2.1, 2.2 bara praktycznie, także całkiem fajnie. Auto się tam dohamowuje, mamy teraz jakieś 140 koni na kole, z tego co widzę. Także myślę, że przyjemnie. Myślę, że wyjdzie coś między 160 a 170 koni tutaj i okolice tych 400 Nm. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Sprawdzimy sobie jeszcze błędy, czy ten błąd od sondy wrócił. Nie ma błędu sondy, dobra, czyli jest ok. Klient jeszcze wpadnie za miesiąc na sprawdzenie, szczytanie błędu jeszcze raz. Zobaczymy, czy ta sonda jest ok, ale myślę, że będzie dobrze. Już było parę pomiarów robionych, nic nie wyskoczyło. Dobra, widzimy się na hali, zobaczymy, ile wyszło.
Mordeczki, więc tak, Vivaro jest już, myślę, że wystrojone, jest to Vivaro B. Mamy tutaj, jak już wcześniej mówiłem, silnik 1.6 diesla i udało się nam uzyskać taką oto moc, czyli 165 konia mamy i 395 Nm, czyli jest to dalej silnik diesla, jest to silnik o pojemności, przypominam, 1,6 litra w zaokrągleniu i mamy tutaj ponad 100 koni z litra osiągnięte, także takie czasy nastały, w zasadzie już trochę wcześniej nastały, że można tego typu moce robić i jest to głównie dzięki temu, że mamy tutaj właśnie dwie turbiny, silnik z po prostu biturbo, mamy dwie turbiny na silniku, mamy dużą turbinę, która na górze może sobie trochę więcej dmuchnąć i dzięki temu mamy niższe EGT i możemy robić fajne moce nawet w silnikach diesla. Jest to taki bardzo krótki vlog. Myślę, że się podobał. Jeśli się podobał, to zachęcam do lajkowania tego filmu, subowania tego kanału. No i dzwoneczka sobie kliknijcie, żeby wiedzieć o nowych filmach, jakie wpadają od Gorilla Electronics. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Myślę, że ja nie. 400 Nm to jest już, no jak na silnik 1.6 to już jest fajny moment, nie? Ostatnio robiłem takie Vivaro właśnie, ale 1.6 też był, ale na tej jednej turbinie, nie? I to jeszcze najdupniejsza wersja, przedłużano i chłop tam sobie jeszcze zabudował z tyłu, bo to był jakiś gość, co robi chyba piece, tam narzędzia, no wszystko, nie? Tam to ważyło ponad 2 tony grubo, nie? I kurwa to w ogóle nie chciało jechać, nie? To ma no, 120 koni w serii, nie? Padło, że dramat, nie? Podgórka redukować się. Ale też tyle poszło, czy nie? Nie, no gdzie? To tam się robi na 140, nie? To jest na jednej turbinie. Dobra.